Cześć, witam na kanale. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Premiera. Wczoraj była premiera ogólnoświatowa, można powiedzieć, na łączach internetowych, tak? I na dyskach twardych niektórych. O co chodzi? O Ubuntu chodzi. 21.04, wyczekiwane Ubuntu. Już dzisiaj w testach na żywym sprzęcie, na metalu. Jak najbardziej u mnie się znajdzie, sobie go za chwileczkę zobaczycie. Jest trochę zmian. Jednakże cudów nie ma, powiem to od razu. Jedna rzecz jeszcze chciałem, o której chciałem powiedzieć. Mianowicie, chyba zostanę wróżką, zmienię nazwę kanału na Świat Wróżki, albo pokażę wam tą szklaną kulę, którą mam tam z tyłu, schowaną, skitraną i tak dalej. Dlaczego? Ano dlatego, że wywróżyłem, jak zawsze oczywiście, wywróżyłem sobie tak, że filmik, mój film na temat dystrybucji dla niepełnosprawnych, czyli Vinux oraz Coconut, będzie wielką klapą i 800 wyświetleń. Standard, ja wiem, ja spodziewałem się tego wyniku, ja mówiłem o takim wyniku, ale mimo wszystko naprawdę zachęcam was do tego, żeby ten filmik, albo dobra, nie ten filmik, tak, bo pójdzie, że ja wam każę ten kanał promować. Nie, ja wam go nie każę promować. Nie każę wam nic robić, naprawdę. Nie musicie go pchać nigdzie i tak dalej. Tylko kurde, popatrzcie się wokół siebie, tak, i zobaczycie pewnie niektóre osoby niepełnosprawne, tak, i pomyślcie sobie, że wy możecie im pomóc, bo być może te osoby mają komputer, ale nie są w stanie go obsługiwać. I promocja tego typu filmów, tego typu materiałów, mówienie o osobach niepełnosprawnych, nie tylko o Linuxie, nie tylko o kwestii Linuxa. Również kolega jeden do mnie napisał w komentarzu świetną rzecz, że projekt pod Windowsa NVDE, przepraszam, nie pamiętam jak to się nazywa, bardzo rozbudowany program dla osób niepełnosprawnych, tak? I jest dostępny na GitHubie, ma kod otwarty, kod źródłowy jest otwarty. Kurde, może by się paru programistów zebrało i przekompilowało ten program po prostu pod Linuxa, bo on jest napisany w Pythonie, z tego co tam kolega pisał. Pozdrawiam cię, przepraszam, zapomniałem twojego imienia. Bardzo się przepraszam, kolego, ale dziękuję, że to napisałeś, tak? Kurde, zobaczcie, że można coś z tym zacząć robić i kurde, może spróbujecie. Hej, spróbujcie, choć trochę popróbujcie. No 800 wyświetleń. To jest śmieszne, bo taki film powinien zaangażować przynajmniej ze 3000 osób. Dlaczego? Bo te osoby niepełnosprawne są wśród nas. Ten temat trzeba poruszać, a nie tylko siedzieć wiadomo w jakim temacie od roku i klepać to samo i statystyki pokazywać, kurde, tak? I nie chodzi tu tylko o Linuxa, tylko chodzi w ogóle, żeby te tym osobom pomagać. Zróbcie coś, proszę. A tymczasem zapraszam do mojego przeglądu Ubuntu 21.04. No więc jak mówiłem, 21.04, proszę bardzo, stronka Ubuntu.com, już mamy tutaj informacje, bierzemy, klikamy i w ogóle pobieramy, się cieszymy takim hipopotamem, który wystaje z wody i ma fajne uszka. No, a temat takie, a dobra, nieważne, nie będę w to wnikał, bo się znowu zacznie tematyka głupia trochę, tak? Słuchajcie, oh my god, Ubuntu CO UK, polecam, fajna stronka, tak w ogóle tutaj bardzo dużo nowości o Linuxie, dużo informacji stąd również czerpię jak najbardziej. Słuchajcie, dzisiaj bierzemy wiadro i czerpiemy sobie o 21.04, tak? Czyli, uwaga, Wayland domyślnie, tak? Coś tu mam, kurde, przez stery strasznie duże. Moment, przepraszam. Dobra, trochę zmniejszyłem, mam nadzieję, że nie będę tak krzyczał do mikrofonu, nie będzie tak to strasznie podbite. Trochę brzegnięcie z filtrami. Słuchajcie, wracamy sobie do tematiku. Mianowicie tak, domyślnie sesję Wylanda, tak? Ale uwaga, tylko wyłącznie dla Intela i Radeonów. Dla Nvidia, jeżeli Ubuntu sobie wykryje, że jest tutaj, że w naszym kompie jest Nvidia, to będzie włączone zwykłe X11X.org. Pipewire jest odpalony, jednakże domyślnie jest wykorzystywany wyłącznie w Wylandzie. I to tam tylko w paru rzeczach, że tak powiem, chyba nie jest całkowicie wyeliminowany puls audio. To spokojnie. Prywatny katalog domowy, co ma znaczenie, jeżeli chodzi o komputery wieloużytkownikowe, powiem to tak, tak? Bo przedtem chyba tam brakowało jednego bardzo ważnego parametru w Ubuntu, mianowicie, że wszyscy mieli dostęp do wszystkich katalogów.
Nie rozumiem, dobra, nieważne, nie wnikam, jedziemy dalej. Klucz odzyskiwania nie mam pojęcia, o co tu w ogóle chodzi. Możliwość wyboru trybu zasilania w ustawieniach. Zobaczycie, fajna sprawa, jak w windzie. Dorobili chłopaki to w końcu po kilkunastu albo kilkudziesięciu latach. Jest dobrze. Ulepszona integracja z Active Directory, co na pewno zainteresuje osoby, które wykorzystują Ubuntu'a powiedzmy w korporacyjnych środowiskach i tym podobnych rzeczach. W ogóle, jeżeli jesteśmy tu przy Active Directory, to w Ubuntu Server jest tyle nowości, że głowa mała. Najlepsze jest to, Microsoft SQL wchodzi natywnie na Linux. Ale to pewnie dobrze, no pewnie dobrze, tak, no pewnie to jest jak najbardziej dobrze. Poza tym zaawansowany stos sieciowy HWE, tu macie jakieś aktualizacje, etapowe apt, tego jest naprawdę sporo. Myślę, że Ubuntu Server został mocno rozbudowany. Warto sobie zobaczyć tutaj informacje, jeżeli kogoś to będzie interesowało, jak najbardziej polecam, bo jest tego dużo, dużo, dużo więcej, niż ja tutaj wam tylko ględzę przez tą chwilę, tak? Odświeżyli ciemny motyw, ten Yaru, czy jak się tam nazywa, jest troszeczkę ładniejszy. Nowe ikony na pulpicie, to jest fajna rzecz, mianowicie możecie sobie przeciągać ikony z menedżera plików do pulpitu i z pulpitu do menedżera plików. W końcu! Niesamowite, Gnome dogonił, kurde, resztę środowisk. Wow, Jandro 5.11 zainstalowane domyślnie i Python 3.9. Dodatkowo oczywiście tu mamy resztę informacji, będziemy mieli chyba tutaj poddanych uwagi do Hirsute Hippo, oczywiście wszystkie te stronki będą w podpisie filmu, zapraszam tam jak najbardziej sobie możecie ogarnąć. Oczywiście smaczki inne też zostały wydane, czyli Lubuntu, Kubuntu, Kalibuntu, Bujubuntu, Matebuntu, Studiobuntu i Xubuntu. Nie wiem, czy będę wszystkie ogarniał, bo mi się szczerze mówiąc nie chce za bardzo, bo niewiele jest tam zmian. Naprawdę jest bardzo niewiele zmian. Tutaj nie ma jakiejś rewolucji przemysłowej całkowitej, tak? Więc nie ma co tutaj za bardzo się jarać i tak dalej. Być może przeglądne, nie wiem, może Budzi. Te bardziej nietypowe, tak? Bo jakieś tam Kubuntu, Lubuntu i tak dalej, to wiadomo, to tak jest, tam tak jest. Ale Budzi, o Budzi się mało mówi. Bardzo mało się mówi o Kalimbuntu, tak, bo Kalimbuntu jest bardzo fajne, szczególnie dla Europejczyków. Jest tak dobre Kalimbuntu, że po prostu głowa mała. Co do informacji, grubszych informacji, ja bym już tego nie będę tu się produkował, bo nie jestem talking heads, gadająca głowa, kurde, tylko ja wam tu na żywca pokazuję, jak co działa, tak. Możecie sobie przeczytać, jak chcecie, na tej stronce. Jest tego trochę. Zmiany to widziałem w tym w QEMU, w KVM-ie, w Virt Managerze między innymi. No pewnie Debian też coś poprawił, to Ubuntu też musiało. Przy okazji jeszcze jedna bardzo fajna, ważna rzecz. Słuchajcie, w Ubuntu 21.04 nie ma GNOME 40. Oficjalnie nie ma, ni hu hu. Wszystkie aplikacje, owszem, są zaktualizowane do 40 w wersji, ale samo GNOME Shell jest 3.38, ja wam to pokażę. Słuchajcie, zrobiłem mały eksperyment wcześniej. Mianowicie dodałem nieoficjalne repozytorium GNOME 40. Uruchomiło się, ale tylko raz. A jak wyglądało, to będziecie teraz mieli tutaj na screenach. Mam nadzieję, że tutaj będzie ładnie wszystko pięknie podłożone i pan Barduś tego nie spieprzy, że tak powiem, i podłoży, żebyście sobie zobaczyli, jak to po prostu wygląda. Wesoło, prawda? No wesoło. I tak mniej więcej to samo się dzieje w Manjaro i w paru innych dystrybucjach również. Tak, więc jeżeli macie jakieś rozszerzenia, raczej to nie będzie chodzić w 40, tak? Być może panowie to poprawią za jakiś czas, znaczy na pewno połatają te rozszerzenia i wszyscy przejdziemy na GNOME 40, bardzo fajnie uśmiechnięci i w ogóle i tak dalej, ale na razie jest katastrofa i tego nie róbcie, bo szkoda systemu. Dobra, przechodzimy sobie. Żywy sprzęt Ubuntu 21.04, GNOME 3.38 przed wami. To jest ekran logowania nowego Ubuntu 21.04. Coś mi się wydaje, że tu blura brakuje, ale kurde, nie wiem, coś mi tu niezbyt pasuje. Zobaczmy sobie tak. Tutaj mamy oczywiście, możemy sobie powłączać różne dziwne rzeczy, z tym, że dla niepełnosprawnych są również klawiatura ekranowa, czytnik ekranowy, duży tekst, powiększenie i tego rodzaju rzeczy możemy sobie tutaj przeklikać. Sieć, bla bla bla, włącz komputer, wyłącz kompa, oczywiście jak najbardziej tutaj jest. Z rzeczy, które mnie... O, teraz się coś dziwnego pojawiło. Mianowicie tutaj wcześniej nie miałem tego przycisku do zmiany sesji. Teraz jest. Okej. Okay. Coś się widocznie zepsuło do reszty po jakiejś aktualizacji, która już była.
Możemy sobie włączyć Ubuntu on Xorg albo Ubuntu. Włączmy sobie Ubuntu, cokolwiek to znaczy. Tego wcześniej autentycznie nie było. Zatem mi się odpalało normalnie na... odpalało mi się to, powiem wam, na tym... na Xorgu. Wszystko było ok. Nie można było nic wybrać. Teraz o dziwo można już wybrać. To zobaczmy sobie od razu, co się stało. Pięknie to wygląda, fantastycznie i tak dalej. I co mamy? Wayland. O, już widzę, co się stało. Wyleciały mi sterowniki od NVIDII. Dobra, już wiem, dlaczego teraz zaczęło dziwniej, znaczy inaczej chodzić, powiem to tak. Słuchajcie, przed aktualizacją, jak go postawiłem na czysto, to miałem tutaj napis piękny NVIDIA coś tam, bla bla bla, 750 Ti, wiadomo, GeForce i tak dalej, myślę, co jest grane, kurde, przecież mam puszczony obraz przez Intela, no ale dobra, chodziło w ten sposób, tak? O aktualizacji już nie chodzi. Idzie, jak widać, przez Intela, tak? Jak widać, Wayland, GNOME, częściowo 40, dlatego tu mamy wersję GNOME 3.38.5, tak jak mówiłem, GNOME Shell jest stary, za to cała reszta jest nóweczka, fantastyczna. Zaraz dojdziemy sobie do tej NVIDII i całej reszty. Słuchajcie, jak jesteśmy już tutaj przy opcjach, to standardowo Wi-Fi mam podłączone tylko włącznie przez Wi-Fi. Znaczy już nie mam. O, teraz mam chyba, mam nadzieję, że jeszcze działa. W każdym razie kabel sieciowy był odłączony. Nie wiem, dlaczego jest zrobiony w ten sposób, a nie tak, jak być powinno. Mam tutaj połączonego teoretycznie moją piękną kartę i to powinno działać. Przed chwilą jeszcze działało. Przed chwilą jeszcze działało. To złośliwość rzeczy martwych jest ewidentnie. Uwierzcie mi na słowo, albo mi nie wierzcie na słowo, sami zobaczycie. Słuchajcie, jedziemy z tapetami. No, wysilili się. Po prostu tak się wysilili, że głowa mała. Tapety we własnym zakresie kombinujemy. Wygląd, tak jak mówiłem, jest możliwość włączenia jasnego, ołówkowego i ciemnego, jak ktoś lubi takie ciemne kolory i tak dalej, żeby monitora nie wypalało albo oczu. To nie ma sprawy, proszę bardzo. Ukrywanie doku, oczywiście tego mamy tutaj jak najbardziej jest. Rozmiar ikonek. Wyświetlanie główne ekran, oczywiście możemy sobie odpalać pięknie, jest fantastycznie. Słuchajcie, reszty rzeczy, no takie pierdołki, no nawet nie ma zaokrąglonych tutaj boczków, tak? Więc de facto tutaj dużych zmian nie ma. Tu jak widać, standardowo, tak? Wszystko idzie tak jak szło, nic nam się tutaj de facto nie zmienia. Tutaj, tak jak mówiłem, Performance, Balance, Power Saver, cokolwiek to znaczy. Dałby się jakieś może już ustawienia, że nie wiem, Wi-Fi wyłącza, albo coś tam wyłącza, albo coś tam wyłącza, a tu nic nie ma. No dobrze, że chociaż to jest, tak? Dobrze, że chociaż tyle panowie tutaj wrzucili. Mamy Balanced, nie będzie Balanced. Wiadomo, włączanie, wyłączanie, zachowania, tu wszystko jest po prostu identycznie. Nic nowego tutaj nie ma. Dlatego mówiłem, że to Ubuntu nie jest jakieś mega, mega wypaśne. Po prostu jest update. Dużo nowych, fajnych rzeczy. To, co wspominałem, słuchajcie, czyli nasz kochany pulpit, tak? I popatrzcie, co możemy sobie robić, a czego nie mogliśmy robić przedtem. O! O! Fajne, no nie? Fajne. Działa. Pewnie, że działa. W końcu wymyślili, kurde, niesamowite po prostu. Robota taka. Brawo, panowie, jest okej, okay, działa. Słuchajcie, a propos rozszerzeń, tak w ogóle, to przejdźmy sobie do rozszerzeń. Tego tutaj programiku nie ma, stąd ja go doinstalowałem, tego GNOME Tweaka. Jak widać, Desktop Icons to jest właśnie to rozszerzenie nowe, znaczy nowe, to jest stare, tylko upgrade'owane w ten sposób, żeby można było przenosić sobie po prostu na pulpit i tak dalej, tak? Ja widzę, rozszerzeń tutaj dużo tutaj nie ma, ustawień też dużo tutaj nie ma, informacje 3.38 i 4 jak najbardziej. Słuchajcie, zróbmy sobie tak, przejdźmy sobie tutaj do Nautilusa, to jest Nautilus, czy ja to się tam, Nemo, ja już nie wiem, jak to się nazywa, mniejsza z tym, dalej 3.38, tu niektóre programy, zobaczmy sobie, chyba kalkulator na przykład, bo chciałem wam to właśnie pokazać, tak, że programy zostały uaktualnione, ale nie LibreOffice mnie nie interesuje zupełnie, nie, kalkulator, kurde, kalk, to, że on chyba został zaktualizowany do wersji 40, tak? Tak mi się coś wydaje przynajmniej. Mam nadzieję, że w topie nie będzie. Tak, widzicie, wersja 40. Jest zrobiona częściowa aktualizacja. Pełna będzie pewnie, jak chłopaki się ogarną z rozszerzeniami i po prostu dogonią GNOME 40, tak? Żeby to wszystko ładnie tutaj nam
sobie pracowało. Jak widzicie, nie ma problemu z wydajnością. No działa bardzo fajnie, działa naprawdę bardzo przyjemnie. Ja to sobie parę godzin już o tym siedzę i jest w sumie spoko. W sumie jest ok. Zobaczmy sobie jeszcze, co się stało z tymi sterownikami. Czy one tu wyleciały, czy co się w ogóle dzieje. No nie, działa. Popatrzcie się, jest moja piękna, wspaniała karta, tak? I automatycznie, uwaga, automatycznie jest zainstalowany tutaj NVIDIA Driver 460, zastrzeżony własnościowy, tak? Fajnie, jest ok, naprawdę jest w porządeczku. A do kompletu powiem wam, żeby było śmieszniej. Nie, i to nie jest ISO pod NVIDIA. Nie, to jest zwykłe. Natomiast tu się coś zepsuło, bo przedtem mi panel chodził, a teraz już nie chodzi. No przedtem autentycznie miałem tutaj piękny, fajny panelik, kurde, od NVIDIA, no teraz już niestety już nie działa. Ale zrobimy tak. Mam nadzieję, że po restarcie się z wami zobaczę. Jak padnie, to trudno, to wam na pewno o tym powiem, uwierzcie mi na słowo. W każdym razie zobaczymy, co się stanie, bo chciałem wam to po prostu pokazać. Prime Profiles, czyli to, co już mówiłem w którymś innym distro, że jest taka opcja. A zrestartuję wam na żywo, zobaczymy, co się stanie. Ok, spróbujemy to zrobić po prostu na żywca. Bez cięcia, to będzie bez cięcia sobie tu szło, chyba że mi się graber wywali. Niestety taką prawidłowość zauważyłem, że kochany, piękny Camlink 4K się czasami rozłącza. Buch, po prostu wylatuje, gubi sygnał i niestety jest wielka kupa i trzeba potem go włączać, wyłączać, rozłączać i tak dalej. No to jest duży minus, ale jak się doszukałem, niestety, o widzicie, że nawet działa. Jak się doszukałem, to jest niestety standard, bo nie ma pełnej obsługi tego cuda pod Linuxem. To działa, ale niestety czasami gubi sygnał po prostu, tak? Jak dostaje przerwę, tak jak komputer resetujecie na przykład, karta się rozłącza i włącza, to on wtedy jakiś dziwny tryb chodzi, jest w ogóle kaplica. Słuchajcie, coś się stało i coś zaczyna działać. Moment, to nie ta myszka. Zobaczmy sobie. Ej, to samo chyba jest. Chyba się właśnie wyłożyły sterowniki od NVIDIA. Mesa Intel. Ni hu hu, wyleciały mi stery od tego. NVIDIA. A uwierzcie mi, działało za pierwszym razem. Za pierwszym razem działało, teraz już nie działa. Sorry, nie działa, zepsuło się, padło całkiem. W każdym razie, dało się to obsługiwać, chodziło przez pewien czas, już nie chodzi. No cóż, samo życie. Może to się jakoś inaczej robi. Dobra, oprogramowanie standard. Nie ma tutaj nic nowego, nie ma tutaj, znaczy nowego w sensie dodatkowego, że dowalone. Tylko jest to, co jest, zawsze Thunderbirdy, Firefoxy, w miarę najnowsze wersje. LibreOffice dokładnie jest to samo, więc jak ktoś chce sobie zacząć od razu tutaj pracować, nie ma najmniejszego problemu, włączasz, butujesz, instalujesz albo z live'a sobie jedziesz. Można tego systemu oczywiście bezpłatnie całkowicie używać. System monitor wygląda deczko inaczej, jak widzicie, że tu już zaczyna się coś lekkie zmiany, oczywiście pewnie wersja 40, jasne, że tak, wersja 40, deczko poprawiona. Tak jak wspominałem, nie ma tutaj Gnoma 40, pełnej wersji Gnome Shella 40, to już na pewno wiecie. Co tutaj jeszcze mamy? Przy okazji mamy NeoFetcha. Mamy tutaj NeoFetcha. Mamy NeoFetcha. Już wam pokazuję, proszę bardzo. 21.04, kernel 5.11 tutaj zainstalowany jest. Aż to macie informacje Jaru. No niby NVIDIA jest wykrywana, ale coś się popierdzieliło całkowicie. 8.8.1 standardowo jest mniej więcej zajęte, tak, do 1 GB, tak to się prezentuje tutaj. Zajętość dyskowa wygląda to nam w tej chwili ile? 9.6 GB. No to takie wyższe stany średnie, bym powiedział, tak. Czyli nic tutaj strasznego, tragicznego de facto nie ma, moi drodzy. Miałem wam jeszcze powiedzieć coś o PipeWire. PipeWire, proszę bardzo, mamy tutaj PipeWire i są zainstalowane jak najbardziej. LibSPA, tu macie PipeWire Bin, tutaj jest PipeWire Test, akurat nie ma, ale ogólnie PipeWire jest tutaj zaimplementowany. GStreamer, również PipeWire, PipeWire-owski tutaj jest. Więc teoretycznie przy niektórych rzeczach to powinno już być uaktywnione, działające i tak dalej. Przeważnie to działa przy streamach, jakichś takich
dziwnych rzeczach z tego, co czytałem. W każdym razie działa. Pod Eilandem podobno ma być fantastycznie, cudownie. W ogóle wiecie, OBS, jak wiecie albo i nie wiecie, to OBS 27 wersja ma posiadać pełną obsługę Waylanda. Jestem za. Jestem za, potestuję sobie z przyjemnością, jak to będzie chodzić. Ale to sobie zobaczymy potem. Wiadomo, że potem to nogi śmierdzą, tak? Ale to miesza z tym. To się wytnie prawdopodobnie. Słuchajcie, no tyle. Nie będę wam zawracał interesu tak tego pięknego piątkowego chyba popołudnia, czy kiedyś tam 23 kwietnia 2021 roku pańskiego, tak? Bym powiedział jeszcze jakiegoś dziwnego, ale nie będę mówił, kwa kwa. W każdym razie ten tegez i tak to chyba będę musiał już wyciąć, bo będzie masakra prawdopodobnie. Data i czas oczywiście macie. Tutaj muszę zagadać temat, żeby było. Dobra, słuchajcie, działa. Ubuntu jest wydane, działa, cudów tutaj nie ma, jak najbardziej. I co jeszcze? No tyle, no co wam będę tutaj kurde nawijał, bez sensu i bez sensu, bez sensu. Jak ktoś chce, to robić update, jak chcecie, to używajta. No cudów tutaj niesamowitych nie ma. Z tym, że jest po prostu troszkę nowszych funkcji, pipewire dołożony i tego rodzaju rzeczy. Aha, jeszcze jedna dość ważna rzecz, mianowicie to Ubuntu, jako że nie jest to wersja LTS, to posiada 9-miesięczne wsparcie oprogramowania, bezpieczeństwa i całej reszty. Po tej dacie buch, nara, nie ma. Czyli do stycznia 2022 rok możecie sobie z palcem w nosie tego fajnego tutaj hipo, albo w jego oczach, to zależy, albo w uszach, tak? Dziwnie to wygląda trochę. Nie, mi się źle kojarzy. Dobra, już nie mogę się na to patrzeć. Słuchajcie, kończymy temat. Zapraszam, linki wszystkie pod filmem. Czekajcie na nowy film. Naraz, czała, pa!